Dzisiaj rozegramy Olimpiadę w League of Legends. Mamy przed sobą cztery konkurencje: skok w dal, sztafeta, piłka nożna i boks. Która drużyna zbierze najwięcej punktów, ta wygrywa skiny. Zaczynamy od skoku w dal i już tłumaczę, jakie są zasady. Zadaniem drużyny jest przetransportowanie wybranej postaci jak najdalej od linii startu, bez używania przez nią chodzenia. Pozostałe czempiony mogą chodzić, dodatkowo wszystkie postacie mogą używać swoich umiejętności. Kombinacja czempionów, która skoczy najdalej, wygrywa. W tym trybie będziemy mogli zbanować po 3 czempiony na drużynę. Czy są jakieś pytania? Teleport. Jest zbanowany. Można dostać jakąś pomoc, gdyż mamy Beza w teamie. To szało, pisz ban. Co? Naprawdę? Dobra. Witam. No nie, to jest otwarty kanał. No to ja zakabanuję. Panteon. Ja jeszcze Siona zbanuję. Zostały ostatnie dwa bany. Kapten, przepraszam, ja muszę to powiedzieć. Nie mów tego. No bo to jest zbyt easy. Ale no nie mów. Nie nagadasz za kreatywność, nie? A bo dobra. Co chcecie banować? Szao. Szena. No, nie powiedziałem tego! Dziękuję ci, Adam. Dobra, kapten. Banuj Yumi. Targeted ban, dobra. Targeted ban w moją drużynę, no. O kurde. Ej, Kuba, tak jakby nam zajebać postać. O nie! Nie bierz tego, Monia. Coś, co przyciąga. Nie, kuźwa. Nie! Przyciąga Nemi! Piknęła bliskrank. Leci skoczek. Kliknij to! Dobra. Nie zobacz. To jest wynik drużyny czerwonej. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzą niebiescy. Dobra, kto będzie skakał? Paweł. Rzeczywiście! Let's go. Wziuuu! Fantastycznie! Dobra! 102 metry! No to pierwsza runda dla drużyny Krzał. Druga konkurencja teraz. Nazywa się sztafeta. Drużyna wybiera trzech biegaczy. Ich zadaniem będzie przebiegnięcie części mapy i przekazanie pałeczki kolejnej postaci. Przekazanie pałeczki odbędzie się przez zniszczenie pingwarda stojącego w miejscu zmiany czempionów. Część czempionów będzie musiała biec pod ostrzałem turetów. Bezu, startujesz, biegniesz tutaj. Niszczysz tego warda, czerwonego. Wtedy Shao może wyruszyć tutaj. Niszczy tego warda. Wtedy Adi biegnie tutaj. I jak biegnie do fontanny, to wygrał. Skurde głupie. 3, 4, start. Dobra, poleci. Shen teleportuje się. W międzyczasie Bezu jest pod wieżą, zaraz będzie niszczyć wardę. Leć! Monika, teleportuj się! Teleportuje się! No, ona była. O nie! Ta wieża ją zapierdzieli! Szało jest już pod topem. Jest wyrównanie teraz! To pierwszy wardę zniszczy. Dobra! Nie wiesz, Adi! Adi? Kontra Warwick! Warwick za jak dziki! Nie, ty! Co tu się dzieje? Jest! Jest! Ej, Adi był pierwszy! Wow! Czemu tu stałaś i jawkowałaś? Ja w następnym teleturnieju chcę być solo w drużynie. Przed nami trzecia konkurencja, czyli piłka nożna. Drużyna ma za zadanie jak najszybsze przeciągnięcie wrogiej kukły z Dragon Pita na top lane i wrzucenie jej między słupki bramki. Drużyna przeciwna może używać ceceków, aby opóźniać czas strzelenia gola. Będziemy grali 3 rundy. Za każdą rundę można zdobyć jeden punkt. To zastanówcie się, czy wolicie mieć jednego przeciągacza i dwóch obrońców, czy na odwrót. Ja wolę mieć jednego obciągacza. Siema, oblodzić? Nie. Skarner może chwytać kukłę? Może. Dobra, a o co chodzi z Malzaharem? To jest bramkarz. 3, 4, start. No. Ej nie! Jak chwytasz latarnię, to kukła przestanie latać! Ulty to no. No stąd nie wyciągnę. Co tu się dzieje? O nie! On tankuje! No, dobry kapitan! Ale to powoli idzie. Nie w tą stronę! Wyjdziecie do topa! Ci już w międzyczasie są, już prawie nam idzie. Czekaj, czy moja drużyna się cofnęła z tą kukłą, czy tak? Co? Nie, no odsuń się, kurwa! Czy ta kukła się kiedyś ruszy, niebieska? To już jest inna uwaga strategii. Bo macie tylko jednego pchającego, właśnie to jest ten problem. Czerwona kukła i kukła i niebieska kukła. Monia, ciągnij tą kukłę. Teraz się dzieje tutaj coś, co ja w ogóle nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie trafiłem. Kukła czerwona wychodzi na prowadzenie. Wyszła dawno temu. O nie, niebieska kukła nawet jeszcze nie przeszła przez mida. To jest dopiero pierwsza runda, spokojnie. Wierzę, że dacie no, faktycznie. Szało tylko tam stoi, on już nawet nie przeszkadza. Kurwa, głupi chuj. Ej, ty naprawdę nic nie zrobiłaś, się zgubił. Musi wejść tutaj, do alkowy. Jest, dobra, mamy to, koniec pierwszej rundy. W drugiej rundzie proponuję zrobić coś takiego, że jedna z postaci będzie miała wyłączone cooldowny. Będzie mogła używać swoich spelli, kiedy będzie chciała. To teraz tak, szybka decyzja. Szao, kto w twojej drużynie będzie bez cooldownów? Bezu. Kapten, kto będzie u was? A, dobra, ja idę. 3, 4, start! O nie, Bezu będzie obrońcą! O nie, Bezu, skurde, będzie ich zatrzymywać. Jest! Ej, Bezu, nie możesz się teleportować, halo! Jezu, jaki cheat to jest z ciebie!
Ole leci! Nie, ty musisz na to play na to posunąć! Szybko, szybko do alkowy! Tak, on Ghosta też ma nieskończonego. Do alkowy między te bramki! Nie. No był już. Nie było! Nie, nie ma no, rób to jest. Oni są spoko dopiero tam. Naprawdę mam duże szanse na wygranie, co nie będzie. Monia po prostu no, zrób... Ale wiesz, gol! Proszę państwa, gol! Dobra, mamy to. 1-1. W trzeciej rundzie wszyscy mają wyłączone cooldowny. Zobaczymy, co się stanie. Start. Bez ruszył. Już zostaje powstrzymany przez Malzahara i będzie miał permanent CC! Jak dżuknął! Kapten i tak zapierdziela! Jezu, jak dżuknął! Pięknie tą rękawicę bramkarza! Chyba nie mają szans, ich kukła jest dopiero na midzie! O, no dobra! Chyba, że teraz! Między czasie! Bezu się nie może ruszyć spod wieży! Nie odsuwaj go od mojej... Co się dzieje?! Ale mają potężnych obrońców niebiescy, co się w głowie nie mieści! Aul jest! Zabili mnie! Krzeszaj się i lecisz! Ej, szybko, bo on tam... On pcha wieżę! Znaczy, pcha... Nie robię flash, to jest nie... Dobra, moja przyszła, moja to naprawi! Chciałby ktoś mnie uratować tutaj, coś... Malzahar! Jezus, on się nie może ruszyć cały czas! Nie daj! Zrobi to! Jest Monia! Jest gol! Dobra, udało się! Jezus, ale to było potężne! Dobra, to słuchajcie, teraz sytuacja jest taka. Drużyna Shao ma 3 punkty, drużyna Kaptena ma 1 punkt. Natomiast w kolejnej rundzie wszystko może się obrócić, bo będzie to runda, która nazywa się... Box. A Kamp nie ma 2 punktów? A, 2, przepraszam, 2, macie rację. W rundzie box drużyna wybiera 3 czempionów walczących wręcz. Po kolei stają oni do walki na same autoataki w małym ringu. Jeżeli jakaś postać upadnie, to kolejna wchodzi na jej miejsce. Set, Darius, Warwick, Tryndamer, Tam i Klet. Najpierw zacznie drużyna Shao, kto wychodzi pierwszy? Uuu, sam kapitan. A kogo w takim razie wybieracie czerwoni? Set, idź. Dobra, lecicie, go! O kurde, nie chcą podejść, boją się. Dobra, żaba, odważna. O, chociaż Set pięściarz. Uuu, shieldzik, egzościk, shield z drugiej strony. I Shao zaraz pada, tak jest. Dobra, Adi, ja wejdę. Let's go, fight. Dobra, ile Kizu zdoła jaszczurowi nawalić? Uuu, dobra, kto wchodzi z drużyny czerwonej? Darius kontra jaszczur. Bigo, dazu, bigo. O, egzościk wjechał. Dobra, teraz Bezu. Czy Bezu poradzi sobie z Monią? Te pełnie nastakowane... Jest! Bezu pokonał! Chodź tu, kurwa! Odwieczne starcie! Bezu kontra kapitan! Bezu ma tylko 100 HP i nie może wadzi... Koniec, proszę państwa! O, dzień dobry! Haha! Ty śmiesznie wygląda! Czy to będzie do zera? Nie czy będzie do zera! Dajesz, kapitan! Na radę! No nie! Jest do zera! Jesteście ready? Tak. No to poszli, start! O Jezu, Bezu, jaka biegi bieg! Co tu się dzieje? Ile damage'a? Ty, Bezu, nie użyłeś ulta, czy już pomój cię? Poszę. O ja kurde, ale będzie zaorane. My wygraliśmy? Nie. Co jest? No ja co? Mówiłam, że fory im dawaliśmy przez 2 pierwsze gierki. Trochę smutno, ale jednak zajebiście by Bezu przegrał. Chodo, musisz zakończyć jakoś ten dzień jakimiś słowami. Yo, nowy trend! Do kogo jestem podobny? White Shirt, 2-1-1-5! Nieźle!